To było w grudniu 2019 roku, czyli niecały rok temu, kiedy w galerii Mokotów otwierali sklep Xiaomi. Tam był po prostu szał. Ludzie się spotkali już wcześniej, przed otwarciem sklepu, bo 10 miało być otwarcie. I były tłumy, bo komórki miały być sprzedawane po promocyjnej cenie. Na przykład model Mi Note 10 zamiast 2500 zł miał kosztować tylko 500 zł. I słuchajcie, ludzie by się tam prawie pozabijali. Możecie sobie zobaczyć filmik na YouTubie. Tam było tyle stresu, że czasem prawie ktoś by tam się nie udusił z powodu tego ścisku. Ale dlaczego ludzie byli gotowi tak długo czekać przed sklepem i zaryzykować prawie utratę swojego zdrowia i życia? Bo wiedzieli, że zaoszczędzą 2000 zł, kiedy sobie kupią jedną komórkę. A może ktoś chciał kupić sobie 10 i potem je sprzedać drożej. Ludzie są gotowi zrobić wszystko, żeby mieć dobrą, a tanią komórkę, żeby trochę zaoszczędzić. Daje nam to takie poczucie szczęścia, satysfakcji, sukcesu. Święta Teresa z Lisieux, karmelitanka, powiedziała kiedyś coś takiego: gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. Jesteśmy gotowi robić wszystko, żeby trochę więcej zarobić, żeby dostać nową komórkę. Niedługo wychodzi iPhone 12, chyba w listopadzie, za 4000 zł. Może gdzieś będzie promocja i znowu ludzie będą gotowi całą noc czekać. A Pan Bóg przychodzi w Kościele codziennie w Eucharystii. Codziennie. Za darmo. I czeka. Możesz przyjść. Nie musisz się bać ścisku. Chociaż fajnie by było, żeby kiedyś doszedł taki czas, kiedy ludzie będą się znowu ściskali do kościołów, bo poznają, jaka wartość ma msza święta. I tak sobie myślę, że każdy z nas, kiedy stanie przed Panem Bogiem po naszej śmierci, złapie się za głowę i powie sobie: jakbym ja wiedział, jaka cenna jest msza. Dlaczego nie byłem częściej na mszy świętej? Bo widzę teraz, jaka ona miała wartość. A teraz już nie mogę cofnąć czasu. Dlatego taki impuls na ten nowy tydzień. Zastanów się, czy jeśli nie chodzisz w ogóle do kościoła, bo może przestałeś chodzić, bo może, nie wiem, nie chcesz nosić maseczek i mówisz sobie: nie, ja już, to nie dla mnie. To może warto znowu zacząć. A może chodzisz co niedzielę do kościoła, to może warto pójść też w tygodniu. A jestem pewny, że kiedy spotkasz się z Bogiem twarzą w twarz i zobaczysz, ile otrzymywałeś za życia podczas Eucharystii, będziesz szczęśliwy i nie będziesz absolutnie żałował tych 30 minut. Dobrego tygodnia. Lećcie wysoko. Pójdźcie ludzie, bo my wychodzimy. Lewo, co wyjść. Pójdźcie, lewo, wyjście.